Siemano, witam w kolejnym odcinku z przeglądu marketu. Dziś pogadamy sobie o jego w sumie aktualnym stanie, no i rozważymy, no bo ceny są nisko, tutaj nie dzieje się nic niesamowitego na skrzynkach, kapsułach, stoi to w miejscu, na przykład Antwerpik, no jest nisko, choć teraz mamy niby jakąś tam odbitkę. No i pogadamy, czy to jest źle, no bo pod względem cen, no to tak, no mamy lipę, no i jest to nieciekawie. No ale dobra, może zaczniemy od razu, ale plusem tego jest, że na przykład jak mamy teraz te no, niższe ceny, na przykład kandydat za 3 zł, no to jest to tanie, przez co ludzie po prostu mogą to kupować bardziej pod względem konsumenckim. Czyli kupujesz nie pod jakiegoś tam inwesta, tylko żeby po prostu sobie otworzyć. Sam trochę temu uległem, no jak tutaj około tego trójaka były te kapsułki, to no to fajnie się na pewno, przynajmniej mi otwiera dużo bardziej Antwerp niż załóżmy Paryż. Natomiast, więc jakby jeśli na przykład ktoś wierzy w te inwesty, wierzy, że Kopenhaga będzie stłem i że też te rzeczy pikną w górę, tak samo ze skrzynkami, że wiecie, jak liczba graczy przyjdzie z powrotem, będzie więcej tych otwarć, że to piknie w górę. Natomiast no, dla osób, które jakoś chciałyby sprzedawać, no to jest lipa. Dalej jest lipa z tymi cenami i nie ma tu jakiegoś performance'u. No i tak w sumie latamy, zacznijmy już może ten przegląd, więc no Antwerp, troszkę powoli w sumie odbijają te kapsułki, bo tu jest 3,15 kandydat. Legendy, tu jest nawet spoko, tu jest nawet stabilnie, powiedzmy trzyma to 5 zł. No i pretendencik, no i teraz też na jakichś spadkach do tych 2,90. Tak sobie lata góra-dół. Skins Monkey to strona do wymieniania i kupowania skinów. Można tu fajnie zarobić, szukając craftów, bo strona nie wlicza cen naklejek do wartości skina. Z moim kodem Rafikos możecie odebrać do 5 dolarów bonusu przy wymianie i plus 35% do wpłaty. Dalej mamy Paryż, który trzyma się powyżej tej złotówki póki co. 1,5 groszy, legendy, pretendenci, kandydat tam złoty 10 prawie. No i trzymają się te ceny nawet tych kapsułek. Jeśli chodzi o skrzyneczki, no to mówię, tutaj jest załamania, ukąszenia, jest dalej to nisko, a jeszcze nagrywam to we wtorek, więc przejdzie reset dropów, więc potencjalnie to może jeszcze nawet spaść w górę, więc to mamy lipę. Teraz przejrzymy sobie holo, zaczynając od Antwerpu, no Imperial się trzyma około tych złotych 10, Outsidersi, no niby coś w górę, ale to tam, no 70 zł, trochę w górę jest, mimo wszystko. Furia, no tutaj też jakoś tam minimalnie, nie? Aktualnie tam około 63. Eternalki, tutaj z jakimiś sprzedażami, ale raczej się to trzyma po prostu. Minimalne przesunięcie też w górę. 9Z, też powiedzmy od tego okresu, no to w sumie od tego grudnia 24, no to prawie 10 zł, to tu jest akurat spoko. No i zobaczmy, Tylus 160, Movistarsy na trzecie miejsce sobie tutaj wbiły. A tak to no też raczej tu nie ma nic specjalnego, nie wiem czy Fury jakoś sobie nie poszła w górę, ale zaraz zobaczymy. No Tylu z mini przesunięciem w górę. Movistarsy, no tutaj mieliśmy te rzeczy, natomiast 75, więc tu jest dość, no tu jest bardzo przyjemnie. Virtusiki, no tu praktycznie wszędzie, bardzo podobne są te wykresy. Entropic 56, right now, okej, tutaj sobie nie zobaczymy. Zobaczmy Furię, tak właśnie Furia coś piknęła, jak mi się właśnie wydawało. Kurczę, no to tu bardzo fajnie, bardzo fajny wzrost do tych 50 zł na Furii. No i Kopenhagi, kurczę, ej, tu w sumie też fajnie. Tu też sobie fajnie poszło, więc gdzieniegdzie lekkie wzrosty, stagnacja i większe piki, a teraz jeszcze przejdźmy sobie do Sztokholmu, kandydat. Fajny, fajny pik w górę do 22 z tych 18 powiedzmy. Fajnie to wygląda, okej. Okay. Dalej pretendencik. Okej, okay, tu coś było do 21, teraz jest to 19. No od tego grudnia powiedzmy końcówki, no to jest wyżej, więc coś tam sobie piknęło. Wiem, że chyba na legendach, no przesunięcie w górę do 8, ok. Napiszcie, jak wy tam działacie na markecie, co teraz robicie. Dzięki za dziś, do następnego, cześć, pa, pa.